Cześć, tu Ernest. Mam ważną wiadomość dla każdej osoby, która posiada ikonika. Epic Games od jakiegoś czasu rozprawia się z różnymi stronami, dostawcami fałdolców i skinów, którzy czerpią te przedmioty na nielegalne sposoby. Mogliście kiedyś usłyszeć, niedawno, że niektórym osobom poznikały skiny i fałdolce. Tak się stało, ponieważ przez pewien czas można było sobie wygenerować fałdolce pewnym błędem za darmo. Epic Games namierzyło te fałdolce, które wzięły się znikąd i je najzwyczajniej cofnęło. Teraz nadeszła pora na ikonika i jego emotkę scenariusz. Ci, co mają ikonika, koniecznie wejdźcie do gry i sprawdźcie, czy dalej jest na waszym koncie. Od pierwszej w nocy dzisiaj wiele osób zgłosiło, że z ich kont zabrano im cały zestaw ikonika. Nie znamy na ten moment dokładnego powodu, ale przypuszczam, że chodzi tu o ikoniki zdobyte w jakiś lewy sposób. Jeśli kupiliście ikonika na jakiejś stronie, to są szanse na to, że wasz ikonik zniknie. To już zależy od tego, w jaki sposób ta strona aktywowała wam ten zestaw na waszym koncie. Nie mogę powiedzieć, czy któraś strona jest bezpieczna. Najzwyczajniej nie znam na to odpowiedzi. A po drugie, nie przepadam za przekazywaniem hasła do mojego konta z wyłączonym dwuetapowym logowaniem. Ja kupiłem odpowiedni telefon, gdy ikonik wyszedł, więc ja powinienem być bezpieczny. I ikonika dalej mam. Jeśli komuś z was zabrano ikonika, a zdobyliście go w legalny sposób, czyli kupując lub używając telefonu swojego lub bliskiej osoby, to koniecznie skontaktujcie się z Epic Games. I też jeszcze mała uwaga. Wydaje mi się, że Epic Games skutecznie pozbywa się tych nielegalnych ikoników, ale po drodze przez pomyłkę pozbywa się kilku legitnych. W tej sytuacji ja nic nie mogę zrobić. Ani prawdopodobnie Epic Games. Jeśli ktoś z poszkodowanych odebrał ikonika na jakiejś stronce. Do osób, które straciły ikonikę, mam jedną prośbę. Dajcie znać w komentarzach, w jaki sposób uzyskaliście ikonika. Podarował wam go znajomy, a może odebraliście go na własnym telefonie? Jest jeszcze malutka szansa na to, że to błąd po stronie Epic Games. Miejcie to na uwadze. Słyszałem o kilku przypadkach, gdzie ktoś dostał to na telefonie znajomego. W takim przypadku jeszcze raz podkreślam to. Jeśli jesteście pewni, że wasz ikonik został odebrany legalnie, a został usunięty, to skontaktujcie się z Epic Games. W wiadomości opiszcie swój problem i spytajcie się o rozwiązanie. Pamiętajcie, że żadna wiadomość nie przypadnie. Jeden mail wystarczy. Co do innych ekskluzywnych skinów, nie słyszałem, aby na przykład skin Wonder lub Honor poznikały z szafek. Dam wam znać, jeśli zaczną znikać inne skiny. Na koniec, tak na rozluźnienie tej sytuacji, dodam wam dwie małe ciekawostki. To, że liczby pojawiają się z przodu na skinach piłkarskich od ostatniej aktualizacji, to błąd, który zostanie naprawiony w następnej aktualizacji. Poza tym w następnej aktualizacji, w trybach turniejowych, czyli na przykład na arenie, zostanie wyłączona możliwość używania przeróbki w stacjach do ulepszania broni, co oznacza, że kołacha w tych trybach nie będzie. No chyba, że będzie luzem. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, przepraszam za mój głos, jestem chory i do zobaczenia w busie bojowym.